Cześć, mam na imię Norbert. Czy wiecie, że w polskich domach ściany coraz częściej wykańcza się płytami GK? W takiej sytuacji pojawia się pytanie, jak trwale i bezpiecznie montować w takim podłożu. Fischer ma kilka propozycji. Jak widzicie, kołków do gips kartonu jest sporo. Różnią się one nośnością i sposobem montażu. Ciekawą nowością na rynku jest Duotek. Już za chwilę przekonacie się, jak go używać i jak sprawdza się w akcji. Chodźcie, zapraszam. Porównajmy teraz dwa typy kołków. Dobrze znany Moli oraz nowość na rynku Duotek. I to jemu przyjrzymy się teraz bliżej. Duotek ma specjalną konstrukcję, która umożliwia montaż w materiałach takich jak płyta GK oraz w podłożach pełnych. Cegła, beton, drewno. Tam zachowuje się jak normalny kołek rozporowy. Zbudowany jest z twardego i miękkiego nylonu, które widzicie tutaj w postaci dwóch kolorów, czerwonego i szarego. Wszystkie te zalety sprawiają, że Duotek to kołek, który z powodzeniem można stosować w kuchni, łazience, garażu, sypialni czy salonie. Przygotowałem już wszystkie narzędzia potrzebne do ich montażu. Jak widzicie, tych wymaganych przez Moli jest trochę więcej. Niemniej jednak możemy brać się do pracy. Przed przystąpieniem do porównania zademonstruję Wam, jak poprawnie zamontować kołek Duotek. OK, teraz przyszedł czas na test. Jako pierwszy zostanie zamontowany kołek Moli. Jako drugi zamontuję innowacyjny kołek Duotek. Jak więc widzicie, Duotek to coś znacznie więcej niż tylko estetycznie wykonany kołek. To przede wszystkim oszczędność czasu i pieniędzy, a także trwałość zarówno przy montażu w płycie GK, jak i innych pustych oraz pełnych podłożach. No a przede wszystkim to pewność, że bez względu na to, co na nim powiesicie, to nie odpadnie Wam od ściany dlatego, że zawiódł Was kołek. Kołki porównamy w trzech obszarach. Gama produktowa, narzędzia potrzebne do instalacji oraz nośności każdego z nich. Mocną stroną kołka Moli jest szersza gama produktowa. Dzięki niej można dobrać konkretny rozmiar pod dane zastosowanie. Natomiast zaletą Duoteka jest to, że bez względu na to, co i gdzie chcemy instalować, wystarczy nam wiertło 10. W kwestii narzędzi Moli wypada zdecydowanie słabiej. Do instalacji potrzebne nam są szczypce poza standardową wiertarką-wkrętarką. Natomiast Duoteka zainstalujecie tylko jednym narzędziem. Jeśli chodzi o kwestię czasu i kosztów, to tak jak widzieliście wcześniej, oszczędność w przypadku Duoteka może sięgać nawet 30%, więc również w tym obszarze ten kołek wypada lepiej i wygrywa w tym porównaniu. Tym razem to już wszystko. Gorąco zachęcam Was do subskrypcji tego kanału, no i do zobaczenia w kolejnym wydaniu Akademii Fischera. Cześć!